pierwszym dniu Mistrzostw Świata na matach w Herning wystąpiło dwóch biało-czerwonych. Radosław Baran w wadze 96 kg przegrał już w pierwszej rundzie z Turkiem Serkanem Balci 0-7 i pożegnał się z rywalizacją. Myślę, że Turek jest bardzo mocny, chociaż to był mój debiut i wiadomo, że Turek był bardziej doświadczony, zawodnikiem starszym. I myślę, że na przyszłość będzie dużo lepiej. Lepiej rozpoczął walczący w wadze 66 kg Adam Sobieraj. W pierwszej rundzie pokonał 2-0 Kirgiza Erlana Dorbonowa. W kolejnej przegrał 1-3 z Rosjaninem Rusulem Diokajewem, ale ten dotarł do finału i otworzył Polakowi szansę walki w repesażu. W nim niestety Sobieraj przegrał 0-2 z Koreańczykiem Jung Ho Jungiem. Kolejny raz nie wyszło to tak, jakbym chciał. Czyli losowanie nie było wcale takie złe i nie wykorzystałem szansy, bo pierwsza walka z Kirgizem, po tym jak robię wagę, zawsze te pierwsze walki mam takie ciężkie, co prawda nieznacznie, ale wygrałem. Następnie walka z Rosjaninem. Na Mistrzostwach Europy udało mi się wygrać z Rosjaninem, teraz niestety przegrałem. Szczególnie żałuję tej pierwszej rundy, gdzie praktycznie już była runda wygrana i wystarczy 10 sekund brak koncentracji i przegrana runda, a potem przegrana walka. No i szkoda po prostu takiej walki. Tak samo w trzeciej walce repasażowej, pierwszej, gdzie w drugiej rundzie zapinałem klamrę i nie wykorzystałem. No jak robi się takie błędy i nie wykorzystuje się swoich szans, to ucieka kolejna szansa. Od przekonujących wygranych rozpoczął zmagania drugiego dnia Mistrzostw Świata najcięższy z biało-czerwonych Bartłomiej Bartnicki. 120-kilogramowy polski olbrzym najpierw pokonał Jogindera Kumara z Indii, a następnie nie dał szans Bułgarowi Dimitarowi Kumczewowi. Niestety w ćwierćfinale, mimo wyrównanej walki, musiał uznać wyższość piątego zawodnika Igrzysk Olimpijskich z Pekinu, Kubańczyka Disneya Rodrigueza. Pierwszą rundę przegrałem, drugą rundę zrobiłem bardzo ładną akcję do nóg za 3 punkty, doprowadziłem do końca rundy, no i w trzeciej przegrałem 2-0 troszeczkę, może za bardzo chciałem wygrać i troszeczkę pomieszało się w głowie, no i tak to wyglądało. Chciałem też dodać, że troszeczkę pomógł sobie zawodnik Kuby w tym, że chyba wysmarował sobie czymś nogi, także ciężko mi było wykończyć, jak dochodziłem do nóg. Sędziowski horror bez happy endu zafundował nam natomiast w wadze 60 kg Adam Blok. W decydującej trzeciej rundzie pojedynku z Arturem Arakelianem z Armenii, gdy wydawało się, że Polak jest zwycięzcą, sekundanci rywala złożyli protest, który po analizie wideo dał reprezentantowi Armenii wygraną. Według mnie złe zachowanie moje przede wszystkim, ale można było to inaczej trochę posędziować. Już dali mi te punkty, potwierdzili sędziowie, potem przyszedł jakiś tam delegat z Armenii, potem dali Armeńcowi, ale mój błąd, bo miałem obejście 5 sekund do końca i dałem się na taki numer szkolny z młodzików, tak jakby nawet powiedzieć. Nie powinno się to zdarzyć w każdym bądź razie. Szybko przygodę z Mistrzostwami Świata zakończył debiutant Radosław Marcinkiewicz. Rywalem walczącego w kategorii 84 kg Polaka był Kazach Azunaijew. To jest mój debiut, nie jestem zadowolony ze swojej walki, gdyż zawodnik, którym walczyłem z Kazachstanu, był w moim zasięgu. Pierwszą rundę też przegrałem 1-0 po swoim błędzie. Druga tak samo, trochę przespana, na początku przegrywałem 2-0, odrobiłem 1 punkt, już miałem w sumie akcję na 2-2. Byłaby trzecia runda, ale znowu szkoleniowy błąd i skończyło się, że rundę drugą przegrałem 3-2. 4 wywalczone punkty i 20 miejsce zapaśników w stylu wolnym to wynik daleki od ideału. Zdaniem trenera polskiej kadry Marka Garmulewicza powody to przede wszystkim młodość i nieduże doświadczenie.
Zapasy są sportem, do którego się dochodzi do wyników parę lat. Trzeba być na topie, żeby zrobić wynik na Europy czy na świata, medal. Także tutaj nic szczególnego i niczego żeśmy się więcej nie spodziewali. To doświadczenie, obwalczenie i to potrzeba, i na to trzeba lat, paru. To się nie da wyeliminować czy wypracować w ciągu roku czy dwóch lat. To trzeba naprawdę paru lat ciężkiej pracy. W trzecim dniu Mistrzostw Świata o medale walczyła trójka biało-czerwonych. Największych emocji dostarczyła w kategorii 51 kg Roxana Zasina. W pierwszej walce Polka pokonała pewnie 6-0 Kanadyjkę Jessica McDonald. W kolejnej nieznacznie przegrała z Kum Ok Han z Korei Północnej. Walka jednak dotarła do finału, co otworzyło przed Zasiną szansę walki w repesażu. W nim przegrała 2-3 z Oleksandrą Kochut z Ukrainy i pożegnała się z turniejem. Pierwsza walka, jak i druga, myślę, że były bardzo dobre. Niestety w trzeciej zabrakło chyba psychiki, nie wiem, nie mam pojęcia. Walka była zdecydowanie do wygrania. To jest bardzo dobra zawodniczka, ale jednak jest ona do przejścia i to był czysty przypadek, że przegrałam. Na pierwszej rundzie swój start zakończyła w wadze 48 kg debiutująca w Mistrzostwach Świata Anna Łukasiak. Polka przegrała minimalnie z mistrzynią Afryki Nahizą Hamzą. Myślę, że mogłam wygrać tą walkę. W pierwszej rundzie niestety Tunezyjka wlosowała klamrę i ona zapinała i już nie udało mi się wybronić. Przegrałam. No, w drugiej rundzie jednym punktem przegrałam. No, myślę, że to była walka do wygrania, lecz no, nie fartnęło mi się no i przegrałam. No już dalej mnie nie pociągnęła. No i zakończyłam na dzień dzisiejszy swoje walki, ale myślę, że następnym razem będzie lepiej, że już zrobię medal. Zawiódł czwarty zapaśnik Igrzysk Olimpijskich w Atenach Krystian Brzozowski. Polak walczył zaciekle z Kazachem Sejpadinem Osmanowem. Niestety przegrał po 3 rundach 5-7. W moim przypadku jest tak, że muszę wygrać pierwszą rundę i wtedy idzie po moje myśli. I no, nie udało się tej pierwszej rundy wygrać, była klamra. W drugiej rundzie potrafiłem się zmobilizować i w zasadzie wygrałem 4-1. A w trzeciej rundzie natomiast no, tak jakby dekoncentracja nastąpiła i zaskoczył mnie, zrobił mi zejście za punkt i dwa mynki 3-0 przegrywałem. I już było ciężko odrobić, bo zostało 40 sekund, to na 3-1 ustaliłem wynik i walka się skończyła.